witam serdecznie od tej strony. Moi drodzy, kolejny odcinek. Muszę wam troszeczkę streścić to, co się działo, a w zasadzie to, co się nic nie działo i dlatego nie nagrywałem. Znaczy wy to będziecie mieli i tak wtorek, czwartek, niedziela odcinki. No stałem, dalej jestem pod tymi Pompejami koło Wezuwiusza. Byłem tutaj przez 3 dni. Nie nagrywałem nic, bo się nic nie działo. Trochę sobie tam pozwiedzałem jakiś pierdół. Byłem tam przy takim zameczku w wodzie, który, znaczy wybudowanym na skalę, z którego nic już praktycznie nie zostało i teraz widzicie przebitkę tego. Trochę tam połaziłem po plaży, ale tutaj takie wulkaniczne jakieś piaski są. Nie zachęca ta plaża do tego, żeby na niej plażować. Fajna temperatura, bo po 18 stopni w ciągu dnia, gdzieś tam koło 6 w nocy. I stałem w takim miejscu. To jest jakaś taka miejscówka, gdzie podjeżdżają kampery. Dużo kamperów za mojego pobytu tutaj było. I sobie tutaj stałem 2-3 noce. I się zastanawiałem, co robić dalej. No i właśnie jestem teraz w tym miejscu, że jadę dzisiaj 4,5 godziny pod Rzym. I posprawdzałem pogodę, posprawdzałem terminy i mniej więcej to wszystko dograłem. Wracam do kraju, tylko nie wracam już dzisiaj. Tylko będę po prostu jechał. Czemu pan nie jedzie? Będę jechał w stronę kraju. Jadę na razie do Andrzeja i do Emilii. Tylko że jeszcze zahaczę troszeczkę miejsc ciekawych po drodze. Także będzie pewnie coś fajnego do pokazania. Tutaj widzicie właśnie Wezuwiusza. Ja się kieruję teraz na autostradę, bo tu w południowych Włoszech autostrady są darmowe. I nie będę już jechał tym wybrzeżem, bo to za dużo czasu zabiera. Patrzcie, paliwo, diesel 2,30 i ludzie wystawiają papier toaletowy, bo zapomniałem wam tego pokazać, ale nie ma papieru toaletowego i z makaronem jest problem w sklepie, bo byłem dzisiaj na ten, a tu normalnie facet wystawił rolki papieru toaletowego za 3 zł, nie? Na aucie sprzedaż, biznes. Kolejny stragan z papierem toaletowym. I przed chwilą widziałem za 2,50 stację z paliwem. Musiałem się zatrzymać, bo mi... A nie, nie wyleciał mi cały płyn. To czemu mi tam... alert mi wyleciał. W aucie. No nic, doleję mu wody, może zgaśnie. Całe szczęście zgasł. Za chwilę mi się zapali rezerwa. Ja już byłem na jednej stacji, ale nie było diesla, cholera. Także jedziemy dalej. Znalazłem stację za 2,17. A widziałem po drodze za 2,45 chyba najdrożej. Niestety odrzuca mi kartę. Muszę jechać na inną. Byłem dosłownie tam na wprost i przejechałem do drugiego automatu i tu mi przyjęło kartę i tankuję. Zatankowałem 46 litrów za 100 euro. Super. Jak tu wjechałem na samym początku, to tankowałem koło 60. 500 zł, nawet no coś koło 60 baku. Swoich systemów, jeżeli inne. Fajna góra przede mną i fajna przeprawa przez tą górę. Taki tunel z tymi, z otwartymi oknami, z otwartą przestrzenią. Zaraz będziemy przejeżdżali przez to. Już jestem w połowie drogi do Rzymu. No i trzeci raz podczas podróży wyskoczył mi alert o tym, że mi wyleciało chłodziwo. O dziwo. Mamy kolejny dzień. Na noc zatrzymałem się w takim miejscu. Chciałem gdzieś przy morzu spać, bo morze jest raptem, nie wiem, z jakieś 200, 300, może 400 metrów w tamtą stronę. Ale tu znalazłem takie zaciszne miejsce koło takich gór. Nie dojechałem ze względu na to, że się zatrzymałem, żeby uzupełnić płyny w aucie. I się tutaj już postanowiłem zatrzymać na noc, bo była już godzina koło tam 16:30, już mi się nie chciało jechać. No i tutaj teraz się już godzina zrobiła chyba 13, bo nie umiałem usnąć. Usnąłem chyba dopiero o godzinie 6.
No i będę się zbierał, nie? Aha, sprawdzałem. Z jakieś 2 godziny temu dolewałem mu wodę. I co? I nie ma wycieku. Nie ma wycieku, bo cała woda wyleciała i zdążyła wyparować, bo jest bardzo ciepło. Trochę tam jeszcze coś jest, jakiegoś syfu. Muszę uszczelniacz kupić. Autko pięknie odpaliło. No, cofaj ładnie, bo tutaj jest dość duży próg. I mamy 2 godziny 45 minut, 200 km przede mną za Rzym. A czy się uda tam dojechać dzisiaj? Nie wiem, ale będę próbował. O, byłem teraz na stacji, ale nie mają. Niestety nie mają i facet mi się kazał kierować. Czekajcie, mieścina się nazywa Horizonte Tarracina Volcanatino. Aha, sklep wielobranżowy, dobra. Tylko zamknięte. O, super. Będę szukał na innych stacjach. Podjechałem na taką stację i słuchajcie, jakiś taki przedpotopowy udało mi się kupić. Nawet nie pytajcie, ile zapłaciłem. Prawie 100 zł. No ale próbujemy, no. Tylko muszę przeczytać, jak się to używa. Francuski, Italii nie ma. Kurde, nie ma po angielsku chyba. No nie ma po francusku, ale ja sobie przetłumaczę spokojnie. Dobra. Trzeba po prostu wlać i się modlić. Ale gęste. Trzeba wlać i się modlić, że to zadziała. Resztę dolać wody. Trzeba coś jeszcze. Ale ta woda schodzi. Resztę wlać wody. Dobra, żeby nie przesadzić. No i mam nadzieję, że się okaże, że nie będę musiał coś zatrzymywać. Bo przejeżdżam około 35 km i muszę dolać 4 litry wody. Na razie nie zastopowało. Podjechałem pod McDonalda i zaraz będziemy szamać. A odnośnie chłodnicy, przejechałem 120 km i troszeczkę mi wyciekło, ale mam tyle do nalania tylko. To teraz mi uciekło, to pewnie zanim się jeszcze zatkało, to... No nie, no jakaś kropka tu pociekła jedna, ale teraz się nic w porównaniu do tego to zadziałało, no. Dobra nasza. Co my tu mamy dobrego? Taką kanapeczkę i taką kanapeczkę. Myk. Tak to już wygląda na papie. Tu mamy Rzym, a ja już jestem za Rzymem. No i kieruję się na północ, czyli w kierunku lądu. Brzdęk, jedziemy do Lidla. Zakupy za 25 euro, czyli ponad 120 zł. Jakieś tam sushi, jakieś tam pierdoły. I teraz widzę, że nic mi nie pociekło. Nic, a nic mi nie pociekło. Może tutaj 3 kropki. Zobaczmy to. Wszystko jest git. Mamy. Zaraz przy morzu jest taki gigantyczny parking. Mam nadzieję, że gdzieś tu też będzie woda. Bo mam kiepsko z wodą już. I jak daleko tam mamy? 12 minut. Dzikie pole kempingowe. No to my szukamy też jakiegoś miejsca, żeby stanąć na noc. Okej, okay, taką mam miejscówkę. Tu jest ten parking, co było widać. Trochę się zmienił. Tam mam wodę, tu mam wodę, także jest git majonez. Możemy iść spać. Już jest 18.30 w ogóle, a patrzcie jak jasno. Chociaż słońce już prawie zaszło. Chociaż chyba już zaszło. Kajono jest. Nimag nigdzie zaszło już. Hit. Myk, myk. Jest już wieczór, tam oglądam YouTube'a, jakieś inne pierdoły i tak dalej. Byłem wodę sobie ogarnąć, udało się. I właśnie też byłem dzisiaj świadkiem takiego czegoś we włoskim sklepie. Ludzie wykupują olej. I tutaj nawet są TikToki z tego, że ludzie wykupują olej i tak samo z makaronem wykupują tutaj we Włoszech. Przynajmniej w tej części, w której tu ja jestem. Nie rozumiem, czemu oni ten olej kupują. Co im się bardziej to do silnika opłaca zalać, czy co? O co to chodzi? Mamy kolejny dzień rano. Trochę wieje, ładna pogoda jest, ale wpadłem na jedną rzecz.
To można przykleić tu, żeby tego nie było widać. A się teraz prezentuje. Idziemy zobaczyć, co tam na plaży słychać i będziemy stąd spadać, bo mamy już godzinę 12 około. Plaża jak każda inna. Jedziemy stąd, bo już ile można, już mi te włochy zbrzydły. Dymu trochę tam poleci i siupa. Ale pogoda dzisiaj piękna, chyba 19 stopni jest. Bardzo ładnie, naprawdę. No niestety, tak jak widzicie, znowu za mało. Co prawda jest coś tam i spadło może z litr przez całą noc. Ja to teraz napełnię, ale jak przyjadę do Polski, to ja muszę tą całą chłodnicę z tymi przewodami chyba zmienić. Podjechałem pod takie miejsce i idę zobaczyć, bo widzę, że tutaj też jacyś vanliferzy, camper liferzy siedzą. Zobaczę sobie tutaj plażę. A piasku pełno i wieje w ciuli. I tak to wygląda. Doszedłem do takiego wniosku. Czemu się tu zatrzymałem? Znowu mi się wylała woda z chłodnicy i znowu mam problem. I powiem wam, że tak montowałem dzisiaj ten odcinek i nie chcę was czymś takim katować. Ja jadę po prostu do domu. Jadę do Polski. Może jeszcze u Andrzeja się zatrzymam. To wam pokażę, może u Andrzeja jeszcze coś ciekawego będziemy robić. Ale tak to te odcinki się teraz będą skupiały na tym, że przyjeżdżam, jadę, wracam i mi się dur źle jest z auta. I to jest bez sensu. Musiałem wlać znowu z jakieś 2 litry. Trochę tam trzyma to, także mam nadzieję, że co 50, co 60 km, jak się będę zatrzymywał i dolewał, to dojadę jakoś do domu. Jak będę trasą jechał, to może szybciej, raczej dłuższe jakieś tam odcinki. No i co? Robimy tak, że ja was i siebie już nie będę katował tym jeżdżeniem, wracaniem i pokazywaniem, jak muszę dolewać wody. Zrobimy tak, że jak się coś będzie konkretnego działo, jak już będę w Polsce, to wtedy się do was odezwę. Ewentualnie może jak do Andrzeja podjadę, to może się coś jeszcze wydarzy ciekawego, ale nastawiam się na to, że widzimy się dopiero w Polsce. Także tyle, jeżeli chodzi o Włochy. Mam nadzieję, że się wam podobało. Trochę przygód było. No i do następnego odcinku. Trzymajcie się. Cześć, ja jadę. Całe szczęście odpala i rozrusznik jest sprawny. Ale ile wymian w tym aucie mnie czeka, to tylko ja wiem. Tylko ja będę wiedział, bo to... Trzymajcie się.